prezes senior powiedział kiedyś, że wydarzenie, które odbywa się już trzeci raz, staje się tradycją. Dlatego też zapraszam Was na tradycyjny hubertusik przeznaczony dla dzieci, który odbył się po raz trzeci 2 września 2021 roku w klubie jeździeckim Daryż. Rozpoczynamy od przygotowania koni. Każdy stara się, by jego wierzchowiec miał kopyta wypielęgnowane, był dobrze wyczyszczony i przystrojony. Słoma w ogonie czy w grzywie, brak czystego grzbietu to ujma dla jeźdźca. Naraża się on na uśmiechy, politowania od innych jeźdźców i reprymendę od samego prezesa. Tu już nie można powiedzieć, nie umiem, zapomniałem. Do hubertusa przystępują jeźdźcy, a jak sama nazwa mówi, jeździec to ktoś, kto umie w pełni zadbać o konia, a więc wyczyścić go, ubrać i pojechać na nim we wszystkich chodach. Hubertus to święto myśliwych jeźdźców. Przygotowujemy się na nie cały rok. Wierzchowiec przygotowany, a więc czas na odprawę. Prowadzą ją pan Bartek i pani Kasia. Opowiadają, co się będzie działo, to, co będzie robił, jak się zachować, aby było bezpiecznie dla uczestników i koni. Potem cierpliwie odpowiadają na pytania, a wszystko jest jasne i zrozumiałe dla każdego. Prezes klubu, pan Michał Adamkiewicz, również przywitał wszystkich i życzył udanego polowania na lisa. Ledwie zdążył skończyć, a na salę wbiegły, chowające się wcześniej, nikogo się nie bojące lisy i zakomunikowały. Niezwyczajną, bo magiczną, został bowiem po niej pewien znak. Kołodyni ten cudak. Nad stawikiem go znajdziecie, pani Kasiu przyniesiecie. Czas tak, nad stawikiem go znajdziecie, szukacie starszy. Lisy prawdę powiedziały, w drzewie kopertę schowały. Dzieci natychmiast ją odczytały, a gdy ją zrozumiały, do stajni szybko się udały i na konie powsiadały. Choć jeźdźcy oraz wierzchowcy niecierpliwie wyprawy za lisami wyglądały, trzeba jeszcze było się pokazać rodzicom na podjeździe przed dworkiem. Prezes zachęcał do złapania szkodnika, gratulował udziału w hubertusiku oraz przedstawił wszystkim zebranym 12 uczestników gonitwy. Oczywiście prowadzącą będzie pani Katarzyna. Oklaski. Wspomagał ją będzie mąż pani Katarzyny, również instruktor nadworny, pan Bartosz. I przedstawię jeszcze bohaterów tego widowiska, czyli jeźdźców Amazonki właściwie, bo nie mamy żadnego jeźdźca w tym gronie. Amazonki, które podążą tropem lisa. Na junie Patrycja. Na najmniejszym koniku z naszej stajni, na Jerzynie, Zosia. Na Olimpii Wiktoria, na Kamie Dorotka, na Jantarze Sabina, na Bleku Klara, na Chianti Marcjanna, Marcysia, na Dakarze Maja, Amelia na Kilimandżaro, na Harnasiu Zosia, na Tamizie Maja, Amelia na Tamareszce. Życzę Wam wszystkim udanych łowów. Spotykamy się już na trasie. Zaprosił również rodziców do udania się za nimi, aby obserwowali zmagania i dopingowali pociechy. Na koniec wysłuchano piosenki Pojedziemy na łów. Pojedziemy.
a w tym czasie ukryte lisy wszystko podsłuchały. Nieświadomi jeźdźcy pojechali w pogoń za lisami, a one były tak blisko. Za pogonią wyruszył prezes ze swoją szanowną małżonką i lisami. A to ci przewrotna sytuacja. Jak się okazało, prezes dostarczył lisy do miejsca, które poszukiwano, czyli pod samą ambonę. Kiedyś Juliusz Cezar powiedział: przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. I tak samo przybyli jeźdźcy powiedzieć mogli: przybyłem, zobaczyłem i nową wiadomość znalazłem. Lisiczka wiadomość odczytała i natychmiast dała drapaka. Jeźdźcy nie zdążyli na to zareagować. Ot i przebiegła natura lisia zmusiła konnych do podążania ku nowej wskazówce. Spane lisy w nowym miejscu się czaiły i gdy tylko ich tropiący doszli, wskazówkę szybko ukryły za drzewem i boczkiem chciały niezauważone wymknąć się pogoni. Zdecydowały się jednak wskazówkę nam odczytać. W domku nad wodą się schowałem. To zbirowie mnie złapiecie, a może z kolegą moim się zakumplujecie. Przysiadłem przed domem na polanie z kozami jesienne ganianie. Zasłuchani w treść wskazówki konni znów dali wymknąć się lisom, które czmychnęły w las. Nie pozostało więc nic innego, jak udać się do ta zbirowa, miejsca wymienionego we wskazówce. A tymczasem w Tazbirowie wkrótce nadjechali uczestnicy gonitwy tropiący lisa. Zebrali się w kole na polanie, otoczywszy prezesa klubu. Słuchajcie, pamiętacie co było na ostatniej kartce? No właśnie. Tutaj na pewno był lis. My przyjechaliśmy i nie wiem, czy się gdzieś schował, czy po prostu pobiegł dalej. Na tej polance musicie spróbować go odnaleźć, ale również są batony dla posilenia, bo rozumiem, że jesteście zmęczeni, a w ogóle jak wam droga przebiegła? Szukajcie lisa, posilcie się batonami, które są rozwieszone. Oczywiście trzeba podjechać i samemu sobie ten batonik zerwać, one są tam na drzewach. Baton też jest wiadomością dla was, warto go zerwać, ale przede wszystkim skupcie się na poszukiwaniu lisa. Jeśli poleciał dalej, no to czeka was dalsza droga, a może już go tutaj znajdziecie. No, proszę, szukamy. A lisy obserwowały i się umawiały.
Szary, mój kolega Szczwany, umknąć mi pozwolił w trawy. Gdzie przeszkody i ambona, z roku na rok tam lis się chowa. Halali to moja kryjówka, choć mieszka ze mną ryjówka. Czekam na was na polanie, z dniami moje posłanie. Po odczytaniu wiadomości przez lisiczkę, lisy natychmiast znów dały drapaka i tyle je widzieliśmy. Oj, następnym razem musimy lisa złapać. Na halali prezes dotarł pierwszy. Oczywiście lisy już spokojnie się przechadzały po polanie, jakby nigdy nic. Po chwili nadjechali jeźdźcy i zajęli strategiczne miejsca. Muszę wam powiedzieć, że pięknie wyglądacie. Naprawdę prezentujecie się w tym słońcu przepięknie. Myślę, że na zdjęciach, na filmikach będzie to uwidocznione i na pewno zostanie na pamiątkę. Tak jak powiedziałem, tu zwykle odbywa się finał, więc zadanie dla was, szukajcie lisa. Prawdopodobnie i ja myślę, że mogę zaręczyć, że on się gdzieś tutaj schował. Jaki motyw przewodni dzisiaj wam towarzyszył, jeśli chodzi o rekwizyty? Co było takiego przy każdej z wiadomości? Dynia była, słuchajcie, i prawdopodobnie jest to znak, gdzie on się może zakamuflował. Szukajcie dyni, wypatrujcie dyni i prawdopodobnie tam lis się schował. Na komendę prowadzących, proszę bardzo, przystępujecie do szukania. Zapraszam do szukania, wstępie! Uwaga, tutaj mamy zwyciężczynię tego. Mimo że Maja tam przygalopowała prawie się z koniem rozstała. Słuchajcie, ostatnia wiadomość od lisy. Lis złapany! Ale draka, koń dostanie dziś buraka. Pięknie mnie szukaliście, do norki zagoniliście. To już koniec tej wycieczki. Zapraszamy na drożdżówkę. Do Deresza, hej, zjeżdżajmy, do zabawy zasiadajmy. Ale przedtem Amelia odkryje, co lis ma w brzuchu i rozda każdemu z was. Wyjmuj i każdemu wręczaj, tak? Słuchajcie, w brzuchu duży lis miał małe liski.
zapraszamy na słodki poczęstunek do klubu jeździeckiego Deresz, do naszej siedziby. Czekamy na Państwa w Dereszu. Do zobaczenia w Dereszu. Lis pojmany. Czy to jest prawdziwy lis? No się okaże, jeśli nie, to za tydzień wasi starsi koledzy z Deresza i koleżanki pojadą go dalej szukać. A tymczasem bardzo wam dziękuję za wspaniałą zabawę, za duże widowisko, dużo emocji. Prowadzącym dziękuję za prowadzenie. Przystępujemy do dekoracji. Bardzo proszę kolegę wiceprezesa, mamę jednej z uczestniczek. Kto tam jeszcze? Może lisy, nie lisy. Lisy, próbujcie lisy. Tak, proszę szybciutko udekorować. Sposób Hubertusik 2021 w klubie jeździeckim Deresz został zakończony. Na koniec tylko zapraszam, jak już końmi się zajmiecie, bo oczywiście proszę pamiętać, że koń jest najważniejszy, przeglądać kopyta, pozacierać, zapraszamy na słodki poczęstunek. Ja wszystkim bardzo dziękuję. Dziękujemy. Z koni. Dziękujemy bardzo. Ja też polecam klub jeździecki Deresz. Ręce mnie nie bolą.